Mosińskie organizacje oraz instytucje pomocowe ruszają z przedświąteczną pomocą dla potrzebujących z terenu gminy. Jak zwykle od 21 lat organizujemy wieczerzę wigilijną dla ludzi samotnych, potrzebujących, pragnących jakieś odczucia atmosfery rodzinnej i od 21 lat oni znajdują to w tych organizowanych wieczerzach przez nas. A żeby po prostu taką dużą wieczerzę, powiedzmy, dla tylu ludzi zorganizować, to trzeba przedsięwziąć jakieś kroki w związku z tym, żeśmy jak zwykle zorganizowali w marketach zbieranie produktów spożywczych i słodyczy dla dzieci. Wigilia, ta wieczerza wigilijna, bo taką ma nazwę, od 21 lat, także nie zmieniamy jej, odbędzie się w szkole podstawowej numer 1 w Stołówce, a wejście od ulicy Szkolnej. I jest ona 23 o godzinie 13. Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie przygotowało wiele produktów spożywczych dla ludzi w potrzebie. Można je będzie odbierać przy ulicy Krotowskiego. Mosiński Caritas postawił na dedykowane paczki dla dzieci. Caritas nie tyle się włączył, ile kontynuuje dzieło Kościoła, które jest od samego początku związane z Caritas. Już diakonów po to wybrali, ażeby rozdzielali właśnie wszystkim także dary, które pozostawały z darów przynoszonych na pierwszą Eucharystię, kiedy Kościół był w katakumbach. W pierwszą niedzielę Adwentu stawiamy sztuczne drzewko, choinkę, na której zawieszamy serduszka. Na tych serduszkach są napisane imiona, imię jedno konkretnie, wiek i przybliżony rozmiar tego dziecka. Te imiona są wyciągnięte z kartotek Caritasu, która prowadzi spis ludzi ubogich, potrzebujących. Kiedy ludzie w pierwszą czy w drugą niedzielę zabiorą te serduszka, to po trzeciej niedzieli Adwentu przynoszą na określony dzień i jest to zwykle piękny, elegancki, ładny, celowany, powiedziałbym, właśnie do poszczególnych adresatów dar, paczka, którą rozdzielamy przed Wigilią Bożego Narodzenia. W Mosinie przedświąteczna pomoc płynie szerokim strumieniem. Jest to możliwe dzięki ludziom dobrej woli. Dostrzegajmy potrzebujących i dzielmy się z nimi.